Omawiamy prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Czy rodzina może nam towarzyszyć w czasie każdego naszego pobytu w szpitalu? Znaczy rodzina tak, znaczy towarzyszyć nam mogą osoby bliskie, a kto to jest osoba bliska, decyduje pacjent. I to pacjent w zasadzie wybiera, kto mu chce towarzyszyć. I nie do końca sam fakt, że jesteśmy rodziną, będzie zgodny z pojęciem pacjenta, czy jesteśmy osobą bliską. To pacjent... Czyli to pacjent decyduje, tak, kto mu może towarzyszyć. Tak. Do bliskich osób może należeć bliska rodzina, więzy może krwi. Może żona, matka, tak, ojciec. Albo ale... najbliższa przyjaciółka, która tak nas być. Trzyma za rękę. Tak? Może tak być. I teraz tak, możemy odwiedzać, znaczy mamy prawo odwiedzin, może ktoś nas odwiedzać. Ale też może tak być, że może nam ktoś towarzyszyć non-stop. Zatrzymajmy się przy odwiedzinach. Jeśli mamy określone godziny odwiedzin szpitalnych, na przykład od 15 do 19, stosujemy się tylko do tych godzin? Przy zwykłych odwiedzinach tak, no bo szpital z jakichś względów organizacyjnych musi jakoś funkcjonować i to jest podane do publicznej wiadomości, odwiedziny są od tej do tej i opuszczamy pomieszczenie tak zgodnie z przepisami. Jeśli chory jest bardzo chory, potrzebuje nieustającej naszej opieki i obecności. Jednocześnie wspomagamy personel medyczny przy różnych czynnościach. Możemy być cały czas przy łóżku chorego? To jest prawo pacjenta, to znaczy oczywiście możemy towarzyszyć, pacjent sobie tego chce towarzyszyć mu, możemy być obecni cały czas, nie opuszczamy tego szpitala. Tylko jedna rzecz sprostuję, to nie chodzi o wspomaganie personelu, bo my nie jesteśmy towarzyszem osobie bliskiej, znaczy pacjentowi dla personelu, tylko dla tej osoby, dla tego pacjenta, nie dla tego chorego. Nie zastępujemy personelu w obowiązku. Personel robi wszystkie czynności takie, jak ma być. To nie jest tak, że o, jest rodzina, to niech za nas robi. To nie jest tak. Personel nadal przywija, nadal my nadal karmi, nadal się interesuje i wszelkie czynności, które wykonujemy przy pacjencie, przy tej osobie bliskiej, one muszą być też pod jakimś takim nadzorem pielęgniarskim, żebyśmy swoją nadopiekuńczością czy pielęgnacją pacjentowi nie zrobili krzywdy, tak? Nasza zresztą udział osobie bliskiej, takiej chorej, może się ograniczyć do trzymania za rękę, do bycia, po prostu do bycia. To jest bardzo często, jak mamy ciężko chorą osobę umierającą w szpitalu i to jest też taki ważny aspekt prawa do godnej śmierci. Towarzyszymy tej osobie bliskiej do końca. To jest też prawo, gdzie rodzice mogą zostać z dzieckiem w szpitalu, towarzyszyć temu dziecku cały czas, non-stop, tak? Wychodzić, zmieniać się. I ojciec i matka mają takie same prawo. Może... No ale jeśli szpital nam powie, że nie wolno nam przebywać z naszym dzieckiem? Nie. Szpital może oczywiście nas wyprosić, ale to muszą zachodzić okoliczności. To może być kwestie epidemiologii albo jakieś względy bezpieczeństwa zdrowotnego. Towarzyszenie dziecku non-stop, nawet względy organizacyjne nie uzasadniają. Czyli nie mogą nam powiedzieć, nie mamy łóżka polowego, nie, żeby rozłożyć, w związku z tym proszę iść do domu. Nie, tylko względy epidemiologiczne albo bezpieczeństwo zdrowotne. Czy ktoś może pobierać opłaty od nas za to, że jesteśmy na terenie szpitala? Znaczy, dopuszcza się w przepisach te opłaty, ale jest to powiedziane, że nie jako obowiązek, tylko że jako możliwość, kiedy placówka z faktu, że ktoś towarzyszy pacjentowi, ponosi rzeczywiste koszty. I to musi być podane do publicznej wiadomości, musimy wiedzieć dlaczego. Nikt nas też nie musi zmuszać, nie może zmuszać do tego, żebyśmy korzystali z dostawki, albo nasz szpital nie może zmuszać, żebyśmy kupowali jedzenie szpitalne. Po prostu rzeczywiście, jeśli nasz pobyt rzeczywiście te koszty rodzi, to tylko wtedy i cennik musi być podany do publicznej wiadomości. Jeśli chcemy wziąć dodatkowo, na przykład opiekę pielęgniarską, bo musimy wyjść na chwilę i chcemy za nią zapłacić i płacimy ją na przykład w prywatnych naszych relacjach z dodatkową pielęgniarką, czy szpital może zabronić nam posadzenia kogoś do opieki nad naszym bliskim? Nie, bo to osoba bliska może być ktoś z rodziny, może być przyjaciół i może być pielęgniarka. Z tym, że trzeba mieć taką świadomość, że ta pielęgniarka, którą tam posadzimy, ona nie jest uprawniona do wykonywania czynności medycznych. Może tylko czuwać. Ona może tylko czuwać. Dziękuję. Dziękuję.